cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony paczka od widza. Czasami niektórzy z was piszą mi na Facebooku, czy mogą mi wysłać jakąś paczkę. I w zależności od tego, co byście chcieli mi w tej paczce wysłać, czasami odpowiadam, że tak. W tej paczce jest coś, co bardzo przyda się mi, a także myślę, że wy będziecie też zadowoleni, bo dzięki temu powstanie kolejny fajny film. Tak więc z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Kubie Zającowi za to, że właśnie tą paczkę postanowił mi przysłać, a wy już pewnie jesteście ciekawi, ale co tam jest w środku? Zajrzyjmy. Więc jak już widzicie, mam tutaj kosę i postarajmy się to jakoś tu pięknie rozpudełkować. Okej, troszeczkę naśmieciłem. Widzicie, porządnie zapakowane. Ale wy jesteście ciekawi, ale co tam jest w środku? Moi drodzy, takie coś. No dobra, fajnie. Płyta główna. No i co? A ja wam powiem co. A nawet wam pokażę. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Pewnie, że widać. Słuchajcie, to jest dwurdzeniowy Athlon 64. Niektórzy z was już może skojarzyli, o co chodzi, ale ci, co jeszcze nie skojarzyli, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Moi drodzy, jest to procesor, który będzie pasował do komputera ze śmietnika. Jak ustaliliśmy w drugim odcinku, który już ma ponad chyba 50 tysięcy wyświetleń, wyszło nam to, że czynnikiem ograniczającym w tym komputerze jest niewątpliwie procesor. Dlatego bardzo dziękuję Kubie, że zechciał wysłać procesor razem nawet z płytą główną. Szczerze mówiąc, myślę, że płyty głównej montować, że z płyty głównej w komputerze ze śmietnika zmieniać nie będziemy, no bo de facto wtedy zmienilibyśmy już jakby cały komputer, to myślę, że sam procesor powinien nam dać niezłego kopa. O matko! Ej, ja zapomniałem, przepraszam, właśnie, bo mi się jeszcze przypomniało. I to nie wszystko, to nawet nie tylko, że mamy płytę główną, ale czekajcie. Słuchajcie, mamy jeszcze coś. Mamy jeszcze kostkę RAMu. Jest to 1 GB DDR2, który też będzie pasował do komputera ze śmietnika. Także moi drodzy, upgrade'y będą mocno. Kiedy będzie kolejny odcinek komputera ze śmietnika? Już niedługo, jak widzicie, części już mam. Myślę, za jakiś tydzień, dwa tygodnie będzie filmik. Chciałbym się do niego bardziej przyłożyć, no bo tak jak wiecie, one mają dość dużo wyświetleń, więc chciałbym się bardzo postarać, żeby było fajnie co posłuchać i żeby było oczywiście też fajnego co zobaczyć, tak? Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Gdyby ktoś z was, nie wiem, macie jakieś stare, nie wiem, telefony, które wam leżą, nie wiem, stare jakieś części do komputerów, których nie potrzebujecie, i jeżeli ktoś, komuś z was to zalega i chciałby mi coś wysłać, to bardzo bym prosił o kontakt na moim fanpage'u na Facebooku. Oczywiście link macie w opisie. Tylko bardzo bym prosił o jedną rzecz. Jeżeli ktoś chce mi coś wysłać, pierwsza rzecz, żeby albo to była osoba pełnoletnia, lub druga rzecz, jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, a chciałbyś mi coś wysłać, to bardzo bym prosił też, żebyś wcześniej zapytał swojego rodzica, czy możesz takie coś, jakąś rzecz, czy możesz mi po prostu wysłać, tak? Bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że ktoś mi coś wyśle, nie powiedział o tym rodzicom i będzie mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności. Ja jeszcze zresztą o to zawsze każdego pytam, tam bezpośrednio na Facebooku. Jednakże jeżeli ktoś chciałby mi coś wysłać, to oczywiście jest taka możliwość. Ja bardzo serdecznie dziękuję, a myślę, że i dla was potem też jest to jakieś wyróżnienie, że wasze imię gdzieś się pojawia i tak dalej. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Mam nadzieję, że już zacieracie rączki, że będziemy robili kolejny upgrade komputera ze śmietnika. Się śmieję, że to już będzie chyba najbardziej znany retro komputer w całych internetach, jak tak dalej pójdzie, bo ach, takie wyświetlenia niemożliwe trzaska, że no cóż, no nie ma co się dziwić. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się go tak wykoksić, że będzie naprawdę konkretnie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.